Siemano kolano, z tej strony Elvis, witam was moi drodzy bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i moi kochani, jak pewnie każdy wie, wczoraj był lekki, bo było właśnie zadanko od tego gościa, którego tutaj właśnie obecnie nazywamy Pan X, ponieważ no powiem tak, nie mamy pojęcia jak go się nazywa, więc obecnie po prostu jest to Pan X i tyle ziomeczki, niech teraz tak obecnie będzie. I uwaga, uwaga, wjeżdżam tutaj właśnie do mojego domku i patrzę, no i uwaga, uwaga, tabliczki, więc ziomeczki, powiem tak, jeśli właśnie się sobie nie ogarnamy, więc spokojnie, polecimy sobie zaraz do Maciapa, ponieważ jest obecnie na serwerku i widzę co? Ogólnie właśnie jeśli chodzi o Masiocha, to nie było go na serwerze jakieś 2 dni, więc on nie ma pojęcia co się dzieje, więc właśnie zaraz do niego sobie jakoś polecimy, bo naprawdę to jest wow, więc lecimy sobie właśnie teraz jakoś po Maciaszka ziomeczki, bo naprawdę on jest w ogóle w temacie, więc teraz taką właśnie chyba jakoś sobie teraz tam biegał, coś w tym stylu właśnie, tylko teraz pytanko w którym miejscu. O, okej, okay, tu jest jakiś lata. Macioch! Macioch! Macioszek! O, siema! Byku, siema, siema, byku, kopę lat! Stary, jak lata. I nie wiem. Było cię z 2 dni. Co jest stary? Co się stało? No to jakie kopę lat, stary? Nie 2 dni kopel, nie było. Kopel dni, więc byczku, słuchaj stary, powiem ci, że wiem, że to uznasz jako prank, ale słuchaj akcję. Pamiętasz to tego, jest grane, pamiętasz tego gościa, który nas wsadził do pierdla? Pamiętam go, no stary, wrócił. Nigdy go nie zapomnę wrócił. Chyba. Wrócił, stary, naprawdę, wrócił. A ale jakby to jest potwierdzone stary, info, to jest potwierdzone na pewno? Info, gościu, który właśnie nas porwał i tak przytrzymywał, wrócił i teraz na nami znęca, rozumiesz to? Co? Poczekaj, jak, ale poczekaj, poczekaj. Nie wartuje, serio mówię, bez kitu. Ale to wam się nie wydaje, to nie jest jakiś prank. Tabliczki brzozowe, uśmieszki, chore akcje, labirynty, tego typu sprawy, ale, TNT. Ale poczekaj, jak on niby was znalazł. Wiesz, tutaj? Tabliczku? Nie mam pojęcia, a ale... A kiedy to się zaczęło? Poczekaj, kiedy to się jakieś... zaczęło, stary, no? Czekaj, to było chyba właśnie jakoś jeden dzień przed twoim... przed twoim ucieczką, stary, jakoś tak, nie mam pojęcia, ale to było jakoś właśnie mega niedawno, jaką pamiętam. Ucieczką? Znaczy, po prostu się nie było, okej? Okay? I właśnie wtedy się no pojawił. Ale no co mnie, 2 dni. Dobra, byczko, więc ziomeczki, w tym momencie subujcie kanał, bo jest to bardzo ważne, chore, epickie odcinki codziennie, więc serio, subujcie, dzwoneczkujcie, bądźcie na bieżąco z tym kanałem, bo to jest bardzo istotne, aby właśnie być też na bieżąco z tematem pana X, który obecnie się tutaj właśnie pojawił, więc Maciach, byczku, właśnie jak ciebie nie było, to gościu w ogóle mi kazał zbudować domek pod domkiem Abry, czaisz to? Ale to dlaczego w takim razie nie uciekacie stąd? No stary, przecież on by nas znalazł, no zobacz, skoro on nas odnalazł na innym serwerze, stary, no to tutaj tym bardziej by nas znalazł. Ty stary, wiesz co, to ja widzę, rozumiesz? Tylko jedno wyjście, ja stąd jakie? Spadam, elo. Ale stary, ale Maciuch, ale nie musisz padać, stary, no spokojnie. I zwiał ziemeczki, i zwiał, więc no myślałem, że będzie troszkę łatwiej, że tym sobie jakoś pogadamy, w ogóle myślałem, że mi nie uwierzy, okej? Okay? Maciuch, byku, weź się tutaj, stary, jakoś bij do mnie, a nie uciekasz jak jakaś małpka, no stary. Elo, na dół... o nie, myślałem. Na dół wbijaj, bo są od niego w ogóle jakieś teraz kolejne tabliczki, więc znalazłeś, stary, no nie, no to stary, to nie wciągaj mnie, to zobacz, ja tutaj sobie wbijam. Ja nie mam z nim nic wspólnego. Dajesz, stary, lecimy i tyle, jeżeli zobacz. Ale do ciebie wiadomość, to czemu ty mnie w to wciągasz, stary? No bo wiesz, bo nie ukrywajmy tego, że sam się teraz, wiesz, troszkę bał jednak, więc a, chodź ze mną. Się boi, dobra, no dobrze, zobacz, dobrze. To byśmy samego śmienia teraz ogarniamy, o co tutaj w ogóle chodzi, więc... Ja się boję. Siemaneczko Elviso Sriso? Co jest? Elviso Sriso? Ale dobre to jest, dobre to nie jest dobre, to jest straszne. Udało ci się wykonać ostatnie zadanko perfekcyjnie, o proszę, widzisz? A właśnie stary, to było... Pochwała. Co? No stary, pochwała! Pochwalił cię, pochwała. No to fajrancik w takim razie, do widzenia! Maciach, no może, no może raczej nie, no może raczej nie, byczku. Okej, okay, więc teraz z tym lecimy sobie dalej, okej. Okay. Więc dziś zabiorę cię w małą podróż świrusku. Macioch. Ty stary, ale on do ciebie śmiesznie gada. No on ogólnie tak się właśnie śmiesznie wyraża, nie? Świrusku. Świrusku. Więcej na kordach tych i tych, stary, no po prostu bez jaj. Czekaj, to są w ogóle kordy 960, wiesz, tabyczku. Weź sobie może jakoś zaraz zapisz, co? Zapisz, ja mam to zapisać, tak, dobra, byku. Tak, to, poczekaj, no bo będzie stare, że no... 960190, tak, i 45080. Stary, powiem ci teraz tak, nie mam powiedzieć, co tutaj chodzi, ale już wiem jedno. Wiem jedno, że będzie strasznie. Stary, w ogóle wczoraj właśnie jak byłem z Abrą, sobie wyobraź, że on nam jakiś labirynt zrobił, rozumiesz? Jakiś labirynt nam po prostu stworzył ten gościu, rozumiesz, okej, okay, ale poczekaj, czy on robi... Bo, czyli tak, najpierw zrobił labirynt, później kazał ci wybudować domek, ale czy robi jakieś takie, wiesz, chore akcje. Znaczy, stary, wiesz co? On ogólnie pisał, że obecnie ich nie robi, ponieważ się go słuchamy, nie? Ale już się boję pomyśleć, co by było, gdybyśmy się go nie słuchali, nie? Aha, chyba to każdy tak nie pamięta, nie? No już, Myszko, polecimy sobie, ej, wiesz ci, co? Że, nie wiem, stary, to mi strasznie śmierdzi, mi się to w ogóle nie podoba. No właśnie, mi on, też, stary, mi on też. On ewidentnie pisze do ciebie, to czemu ja mam iść z tobą? No właśnie, no? Przyjaźnijmy, nie? Przyjaźnijmy się, Myszko, Wędrzymeczki. W tym momencie subujcie właśnie mój drugi kanał. Elvis Nogan, jest bardzo polecam codzienne epickie odcinki właśnie z Badwarsów, polecam bardzo. Macie go oczywiście w opisie, więc subujcie. I uwaga, uwaga! Na sklepiku Maciocha goście z przepiski wzór kubeczki, koszulki, bluzy, a nawet plecaki z wzorem
No uwaga, uwaga, Maciocha i Elvis, więc bardzo polecam, macie go oczywiście w pierwszej linii opisu, starej szameczki, ja już właśnie mam, więc bardzo polecam, więc panie Maciochu, byku lecimy, aha, ja nie mam metry, bo jest w domku, wiesz co, to jest jakoś tam niedaleko, nie, ale się nie mylę. Poczekaj, ja muszę sprawdzić, bo ja mam te koordy zapisane, ale tak? to powiem ci, że nawet czekaj, nie wiem, w którą bo to jest, było, to było chyba 900, nie, to było po prostu... 960 tysięcy... Tak? 200. 200, czyli teraz właśnie musimy chyba sobie jakoś wbijać właśnie tam. Chyba jakoś właśnie w tym kierunku, co? Nie, w drugą stronę właśnie, w drugą. Nie, czekaj, to było 100, tak było to 100. Czyli właśnie, płyniemy dobrze, zobacz, bo tu się właśnie te korty zwiększają, a tam się zmniejszają, widzisz, to jest dobrze. To jest wszystko okej. Okay. Czyli tutaj właśnie musi być... A, tak, masz rację, tak. Mi się pomyliło. Na pierwszym było ile? Na pierwszym było ile? Na pierwszym 960 tysięcy 200. 200, więc teraz to właśnie jeszcze kawałeczek, a na drugim było 80, tak? Tak, 45 tysięcy 80, czyli to musi być w tę stronę. Czekaj. No dobra, to serio, to jest niedaleko to bardzo. To jest jakaś tam wyspa, może czekaj, bo to jest, czekaj, to nie, a to nie było 60 czas na byczku? 80, nie, tak? 80. Czyli to było 180, mówisz? Czekaj, to jest nie, no, jakaś ty wyspa. Mi powiedziałeś, że 80, ja zapisałem 80, bo tak ty mi powiedziałeś. Nie, no, czekaj, to było chyba 80, nie? Chyba, tutaj właśnie było 80. Nie, to było, nie wiem, stary, nie mam pojęcia. No poczekaj, 80 nie, jest to tutaj było, i tam to było na pewno 190 na 80, pamiętam, stary, przecież no to stary, to jest widziałem. Dokładnie ten klocek, na którym stoisz, dokładnie. Poczekaj, ja go jeszcze jakaś, sprawdzę. Jakaś wyspa, okay? Tylko uważaj, byczku, uważaj, to tam może stary, być, nie mam pojęcia. Stary, to jest dokładnie ten klocek, dokładnie. Uwaga, uwaga! I tu jest spokój, stary, nawet, czyli tu chyba nic nie ma. Ej, czyli jednak, stary, jest spokój, widzisz, jest picobello wszystko, widzisz? Bądźmy no poczekaj, szczęśliwi. Nad nami nic nie ma, a pod spodem, czekaj, stary, nie, to ty idź pierwszy, to jest do ciebie. Dobra, okej, spokojnie masz, stary, chillera, byczku, okej, więc teraz wiecie sobie, jak już polecimy. Ło, dobra, byku, spokojnie, tam, wiesz, ale tu chyba nic nie ma, stary, zobacz, to jest spokój. Ej, no, ale byczku, nie zakopuj mnie, okej, nie zakopuj mnie. Ło, Macio, żyje, co się stało? Jest woda? Co mogę jest? Do tabliczki, byczku, skacz, nie przejmuj się, skacz z Elvisa, pomóż mi. Wiesz co, bo zostawiłem pranie, wiesz? Ja no to później je wyłączysz, później Maciek, to bez kitu. No dobra, niech ci leć, będzie, no. Leć, dobra, tabliczki, jeszcze jest w ogóle kolejne. Ja okej. Okay. Wow. Widzę lawę, stary, nie wiem, co stary, to jest, ale lecimy. To jest kościotrup. Kościotrup, nie, stary, nie, się w ogóle tego boję, więc lecimy dalej, okej. Okay. Co to są za jakieś kraty, to jest dziwne. Zaraz chyba się dobra, jakoś tego dowiemy. Dobra, czytaj, szanowny Elviso Striso, czemu Elviso Striso, co tam chodzi? Ej, to mi się podoba. A mi się to nie podoba. Akurat to jest dobre, bo ja bym sam nie wymyślił takiej ksywki. Okej, okay. Kieruj się wyznaczoną ścieżką, na jej końcu znajduje się cenny dla mnie item. O, proszę. Okej, okay. Zdobądź go, przenieś do wioski i złóż mi w ofierze. Zaczyna się. Ej, w ogóle czaisz, że gościu kazał. Właśnie kazał. Rozumiem to. Gość, stary, rozumiesz to, że gościu kazał abrze. Złożyć mu w ofierze owieczki. Bo to wszystkie? Było. Niektóre. Ale a właśnie potem się tak zginęły. Nie wiem, czemu nie ma owiec. No właśnie. A okay. W ogóle jak wy go nazywacie? Bo ja pan nie rozumiem. Pan X, wiesz, to obecnie powiem ci tak. Nie mam w ogóle pojęcia, jak go się można nazywać, więc obecnie właśnie to nie no tak, pan bo X, my zawsze nie? Mówiliśmy gościo tuś mieszka, no nie? Tak, tak. Ale a skoro nie ma żadnej ksywki, nazwa? To chyba pan X jest taki, no wiesz, no pan spoko X, nawet, dobra, nie? Stary, bo wiesz, ja muszę wiedzieć, żeby no z wami się normalnie komunikować, czyli to jest pan X. Obecnie mówimy pan X, bo nie mamy pojęcia, jak się nazywa, nie? Chyba może być, okej. PS, spoko, że zabrałeś kolegę? Co? What? Co? O co dochodzi, Macio? Jak on to wiedział? Stary, nie mógł tego przewidzieć, nie miał prawa, nie miał prawa tego przewidzieć, czekaj, bo przecież nie wiedział. Czekaj, tu nikogo może nie ma, na tabie nikogo nie ma, do góry też nikogo nie ma, stary, nie wiem. Wiesz co? Tu właśnie on pisał, że to jest jakaś ścieżka, więc może sobie właśnie teraz jakoś pójdźmy, zobaczymy, co będzie na końcu, stary, ale już się tykam, okej? Okay? Nie, nie bij mnie, co to jest? Stary, to nie ja przecież to jest kanion! Ubiegłem. Wcale nie ty. No nie ja, przecież stary, no przecież ja bym ci nie uderzył. No wcale na nie. Jednym wózku, wcale, no. Więc idź może teraz właśnie jakoś pierwszy w ogóle. To jest kanion? Tak to wygląda. Wiesz, to tak to wygląda jak kanion, tylko pytanie, czy on go zrobił, czy to jest taki naturalny kanion. No, czy to mi wygląda w ogóle na jakąś przyróbkę, spójrz na te cegiełki, nie? Tylko tu nie było oryginalnie. Stary, no nie ma pata, że to było co to jest, stary? Co to jest za jakaś chora ścieżka? Zobacz jak to wygląda epicko. To wygląda strasznie, to jest w ogóle jakaś cela i stary, stary, to wiesz jak to wygląda? Jak jakieś kurcze podziemia zamku. Jakieś katakumby naprawdę, to jest straszne, okej, jakieś lochy, dokładnie. Nie? Powiem ci stary, że właśnie coś podobnego było właśnie na odcinku Abry, pamiętam, że był właśnie jakiś labirynt, jakieś tam właśnie chore przejścia, no, ale nie było czegoś takiego. What? Powiem tak, że no po prostu jestem teraz w takim szoku, więc dawaj, byczku, sobie teraz właśnie ten jakoś polecimy. Spoko, tu jest naprawdę tutaj sporo lawy, okej, więc bogacie, byczku, nie spadnie, bo jak spadniesz, to po nas, nie? Chociaż wiesz co? Ja to mam elitry, to ja sobie jakoś może poradzę. A Elvis zapomniał zabrać, nie na byczkę, to teraz mi nie pada. Ale Elviso nigdy nie spada.
Elvis chyba nie spadnie, podobno. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Niemeczki Rostasz, nie wiem, czy wiecie, ale ma swojego Instagrama. Bardzo polecam, serię epickie zdjęcia, niemeczki, więc followujcie. Macie go oczywiście w opisie. Elvis, a podłogą fizyka, serię bardzo polecam. Serio, a zwłaszcza, że niemeczki, że właśnie jak followujecie, to sobie właśnie wbijam czasami na wasze profile i wam lajkuję zdjęcia, więc tym bardziej niemeczki followujcie, bardzo polecam. A my to sobie właśnie już polecimy. Macie chyba, wiesz, to już tak lekko zwolni, co? Stary, w ogóle, co to wyrasta z tej ściany? Co to jest? Co to jest? To jest jakiś koralowiec? Nie wiem, co to jest. Czy co? Albo jakaś inna roślina, nie mam pojęcia. Ja widzę coś takiego pierwszy raz w życiu. Okej, okay, no tak, powiem ci, że jest tak. Rozwaliłem to! Nie dropło. Dobra, więc polecimy nie dropło, dalej. Stary. To jest chyba jakaś końcówka, czy tam jest jeszcze jakaś kontynuacja, co? Nie mam pojęcia. Okej, okay, tu już nie ma lawy, bo ja jest spokojniej. Stary. Jest spokojnie, bo tu nie ma tej lawy strasznej, nie? Więc nie jest to tak źle jednak. Dobra. Ale stary, tutaj nie ma przejścia chyba w ogóle. Nie ma przejścia? O nie, jest! Jest! Tak mi się wydaje. Jakieś pojęczyny widzę i tam jakąś lawę. Wiesz co? To idziesz pierwszy. Dobra, no już pójdę pierwszy. Dobra. Jakoś to jest w ogóle pojęczyna, ja stary. Boję. Po co pojęczyna? Dobra, ale nie bij mnie! To nie ja! No nie, przecież no widziałem, skubańców, widziałem. Tak ci się wydaje. To jest chyba najgorszy moment na pranki, okej, najgorszy. Co to w ogóle jest? Jakieś schody? Co? Stary, zobacz to. Pokaż. Słuchaj, jakieś po prostu schodki, widzisz to? Schody. Ej, no to co, idziemy dobra. Nimi? Stary, tylko teraz uwaga, uważaj. Stop, shift stary, bo jak ten ja wypadniesz, to jest po tobie wyrotem, nie? Więc shift stary i teraz maksymalnie przyścianie, bo jak to nie wpadniemy, to jest po nas, okej? Okay? Więc a zobaczcie, że masz S-brojkę złotą, a ja mam po prostu, no wiesz, widzisz chyba sam, co nie? Więc lecimy teraz na dół właśnie. Dobra, i to jest po prostu śmieci straszne, okay? Więc stary, subujcie kanał, bądźcie biorące, bo tu się dzieją coraz chore akcje, więc lecimy właśnie tutaj sobie jakoś na dół. Dobra, tu widzę, że stary jest jakoś spokój. W ogóle to jest aż takie długie bez kitu? Naprawdę, wiesz co, chodzi? To poszedłeś do przodu, ja to cię nie widzę. Jak to? Nie widzisz mnie? Widać no ja cię nie widzę, znaczy pewnie jesteś no troszeczkę... Maciu! Maciu! No co ty mnie uderzasz? Dobra, luzi garbusik, bo ci teraz właśnie jakoś na sam dół. Zobaczymy, co tam będzie. W ogóle to jest już stary poziom 10. O! Coś jest! Stary, zobacz, coś tu jest. Okej, okay, pokaż. Co to ma być? Pokaż, ej, nie są pojęcia. Kraty. Stary, ale ja... Tam jest jakaś tabliczka w ogóle. To jest dziwne, po co stary w ogóle on robi znaczy, taką drogę? Zacznijmy od tego, że gość jest jakiś chory, okej? Okay? I to już nawet ale wiemy. Ale stary, on daje ci item po to, żebyś ty go mu przyniósł. Przecież to jest bez sensu w ogóle. No może mam do takiej wierzyć. Przecież to jest bez sensu. Wymagania, stary, nie wiem. Nie, co wiesz chodzi. O co chodzi? On po prostu traktuje nas jak takie małpki w cyrku. Dokładnie, więc polecimy właśnie teraz jakoś ten stary. Po prostu mamy straszno, tańczyć okay? Tak jak on zagra, ale dokładnie, stary, jak małpki. Ja nie miałem pojęcia, że takie rzeczy tu się dzieje, to ja bym nie wracał. No, no Macie spokojnie, stary, no ale wiesz, no jest źle, ale może jeszcze będzie jakoś lepiej, no wiesz, stary, co nie będzie załamuj lepiej, się. Stary? Co będzie lepiej? No wiesz, że jest strasznie, stary, no ale teraz ty sobie poradzisz, nie? Lecimy i tyle, nie? No, czy nie? Ty możesz sam lecieć, po co ja tu... No nie! Dobra, pójdziemy oboje, albo w ogóle, rozumiesz to? Pomagam ci, Elvisa. To lecimy, jesteśmy braci, już, tak? Braci nie się wiem, nie traci. Ale już nie wrócisz, to? Już nie wrócisz. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dokładnie, więc cyk! Co? Decydujcie, panowie. Pokaż. Zobacz. Poczekaj, co tam jest napisane? Decydujcie, panowie. Uśmieszek. Czyli co, musimy wybrać jedną drogę, czy kto idzie którą, bo nie rozumiem tego. Wiesz co? No, jak dla mnie lepiej pójdźmy razem, okej? Okay? Może sobie właśnie... Czyli musimy wybrać jedną tylko drogę. Dobra, wiesz co? Zwykle a ja wiesz co myślę? No. Ja myślę, że jedna się kończy dobrze, jakby jest ten item, a druga się kończy śmiercią. Więc wiesz, to uważajmy, więc może teraz, lepiej wiesz uważać, co, no. Albo pójdziemy w lewo, albo prawo, więc tak dla mnie, wiesz ja co, myślę, może że lewo. Lepiej, tak, zawsze stary lewo, lewo. Od lewa zobaczmy. Się prawo, dobra, tam, więc lecimy właśnie teraz jakoś ten, zobaczymy co tam będzie, ej stary, coś tu jest, widzisz to? Coś tu jest, jakaś pokaż. Lampa w ogóle, kraty, co tam może być, co? Ło! Ło! Nie! Uciekaj! Lawa! Wow. Uważaj! Okay, tu może być jakaś pułapka jeszcze. Nie wpadamy. Raczej nie, tu może być jakaś pułapka, z której nie teraz stary, ale uważaj, nie? To wygląda jak cela. To wygląda jak cela. Totalnie jak cela to wygląda. Wow, więc wiesz co? Czyli co, wracamy lepiej prawo, no lepiej prawo już ty właśnie sobie skręćmy, więc teraz stajesz byczku cyk i cyk, dobra. Okej, okay, no. Posuń się z typie. Siema. Okay. Siema. Lecimy, dobra. Tam będzie. Ło. Tego się w ogóle zepsuła. Okej. Okay. Coś tu jest teraz, coś tutaj w ogóle jest jakaś skrzynka. I tabliczki jeszcze są kolejne, widzisz o. To? Wow. No, chyba dobrze trafiliśmy w takim razie. Dobrze chyba jest. Jest ale stary, ogarnij to, że przecież taka struktura naturalnie nie występuje. Oczywiście, przecież że nie. Ile on czasu musiał znaczy, poświęcić, stary, żeby teraz to wybudować? Tak. To jest chore. Jak dla mnie, stary, spoko. Ale te cegły, to jest coś już takiego, no wiesz, takie, no to się tutaj ale śmierdzi stary, wiesz, jednak, po nie? Co? Po co to budować, stary? Zobacz, ile on się męczy. Tak naprawdę po nic. No, stary, no bo co stary, on z tego pan ma? X, taka ty właśnie tabliczką właśnie nazywamy. No, nie jest zbytnio normalne. To są w ogóle jakieś tabliczki, więc teraz dajesz. Okej, okay. Brawo małpki, stary. Mówiłem ci, no, mówiłem, że on tak nas traktuje. No, okej, okay. Dotarliście do celu i uśmieszek, okej? Okay? A teraz do roboty. A, i jeszcze jedno, nie chciało mi się robić wyjścia, więc się po prostu wróćcie. Dzięki, świetnie, Maciek, świetnie. W ogóle, teraz tutaj taka chwila prawdy, czym jest ten cały ten item, nie?
Stary. No ja jestem ciekawy, bo to jest item, który tobie ma się przydać. Uwaga, podobno. Uwaga! 3, 2, 1, go! To jest cegła. Ło? No nie. To jest cegła. No nie, no go. To jest chyba... zwykła cegła! Stary! Ej, stary, nie ciągnąłeś mnie tutaj chyba dla zwykłej w ogóle, cegły, skoro on nam kazał zrobić ofiarę, to wiesz, już tą skrzynkę i blok weźmy i tam mu położymy w mieście, ale stary, to jest jakaś kpina po prostu, ty, no okay? Ale nie, ten blok to chyba dla nas jest, wariacie. No, znaczy, wiesz co, to jest cenność, więc ja bym tego lepiej nawet nie ruszał, wiesz? Ale stary, ale przecież nie ma napisane, żeby tego nie brać. Stary, no wiesz, lepiej ja nie bym to wziął. Stary, ale posłuchaj mnie, nie mamy pojęcia, co on zrobi, jak się wkurzy, stary, więc lepiej nie ryzykujmy, wiesz co? Wycofajmy się lepiej tutaj właśnie jakoś. Dobra, mu tą oferę już złożyć, byczku będzie gidę. Tak więc teraz dajesz cyk, oj, tu nie ma wyjścia, więc teraz cyk, gościu i cyk, dobra. Poczekaj, okay. Gdzie ty jesteś? A, dobra, tutaj, tutaj, wracamy. Tędy się lecimy, normalnie. Mam teraz tam takie okej, byczku, więc powiem ci, że no byłoby spoczko. Gdyby jednak teraz nie umrzeć, więc też polecimy sobie właśnie jakoś teraz tędy. Tak, okay. Ostrożnie, ostrożnie. Dokładnie. Bo teraz mamy ten bardzo cenny przedmiot, który znaczy, się tobie przyda przecież. To jest cegło, okej. Okay. To super, jest po prostu cegło. Że ja narażam dla ciebie, jakby ja narażam swoje życie dla ciebie i dla cegły. Super. Idź super, pierwszy, tak. Idź pierwszy, byczku, się teraz tak lekko stryka. Czemu ja niby? Bo ja mam cegłę, okej? Okay? Ja mam cegłę. Okej? Okay? Dobra, dobra, idę. Przynajmniej pierwszy wyjdę. O, o. Dobra. To jest dobry deal w sumie. Okej, okay, więc znajdź, byczku, sobie lecimy teraz tędy. Spoko, no powiem ci, że no... To jest najgorsze miejsce, okej? Okay? Te kraty tutaj jest po prostu coś najgorszego, bo to jest do tej lawy, nie? Wygląda jakieś klocki, jeszcze mam jakieś klocki, więc spoczko. Dobra, byczku, no mówię tutaj właśnie full shift, żeby nie było, że zaraz spadniesz i wiesz, to będzie. Ale nie? Stary, w ogóle o co chodzi z tą cegłą? Czemu ta cegła może się tobie przydać? Znaczy, albo to jest jakiś troll, albo jakiś żart od tego typka, albo po prostu miałem taki humor, nie mam pojęcia, albo to jest coś serio sennego, stary. Nie mam nie, pojęcia. Nie, ja okay? Myślę, Wiso, że ty wiesz o co chodzi. No ale skąd wiesz o co chodzi? No niby skąd? No nie wiem, no ale przecież on wie wszystko. Cegła to cegła! Pan X, ej, pan X wie wszystko póki co, więc on może przewidzieć, że tobie się przyda cegła. Ale no po co mi jest cegła, stary? Znaczy on ją kazał nam sobie ofiarować, nie? Czyli to jest tak jakby cegła dla niego, nie? Rozumiesz, o to chodzi, nie? Nie, stary, to jest porąbane, stary. Dla niego. To zobacz, jest serio budować to wszystko, co teraz przechodzimy, dla cegły no tylko. Nie jest to malutkie, okej? Okay? To nie jest malutkie, w ogóle naprawdę, to pisz. No powiem ci tak, no troszkę więcej lawy w kanale i kreaty to nie jest nic może wielkiego, nie? Ale no... Ty, a ta cegła się przynajmniej jakoś nazywa? No, w ogóle też zauważ, że on to właśnie cegieł używa, nie? W ogóle to jest po prostu brick, to jest po prostu cegła, nic więcej. Naprawdę to jest nic więcej, tylko zwykła cegiełka, okej? Okay? Naprawdę po prostu wow! Powiem ci, okay? Pierwszy dzień z panem X i ja już mam go serdecznie dość. No, powiem ci, że ważne jest to, że się na mnie obecnie nie znęca, ale no mówię, nie mam pojęcia, ty, stary, to dalej, było nie? Wcześniej tutaj? Co? Na cela. Była tutaj, no była tutaj. Naprawdę? Tak, była. Ej, nie widziałem, stary, to zobacz, tam jest czaszka czy tam jest czaszka. Wiesz co, mam nadzieję, że to nie jest moja czaszka, tylko bardziej twoja, więc to jest teraz sobie stronę jakoś no wyjdzie. No ja się trzymam bardzo dobrze póki co. No właśnie widzę, cyk, cyk, okej, okay. Żyjesz, żyjesz, byczku, więc lecimy. Teraz tak, to było właśnie wyjście jakoś w tym miejscu, ale dobra, mam cegłę tą cenną całą, dobra. No i tak nie przejdziesz tędy. To jest w ogóle wyjście, więc no, Maciek, było miło cię poznać. Ale jak ja mam wyjść teraz niby? Elo, siema. Poczekaj, byk! Dobra, leć pode mnie, wiesz co, a sobie wiesz co, już tak zróbmy, że kop schodki, byczku, okej? Okay? Bo żeby to właśnie sobie wspólnie wyjść, to jakieś tam schodki wykop i będzie gites, co? Co myślisz? Hmm? No wiesz co, dla mnie to chyba jednak fajniej będzie normalnie. No nie, się. No raczej nie, no raczej nie. Nie ma takiej opcji, więc elo, skoro tak chciałeś, byczku, to spoko. Już to sobie jakoś sobie właśnie stąd wyjść, bo czemuż by nie. No już na górę, ziomeczki, powiem wam tak szczerze, że nie ma żadnego pojęcia, o co tutaj chodzi, ale jest to co najmniej dziwne, głupie i straszne, okej? Okay? Żeby gość zbudował jakiś tor właśnie. Właśnie to jest coś z tego, co było na odcinku Abry, ale na końcu była cegła. I mamy ją teraz dać. On ją tam włożył, żebyśmy ją dali. Nie mam pojęcia po co, ale spoko. Każdy ma swoje humory, ale to było... Ej, to w ogóle jest co? Co to jest? Okej. Okay. To jest po prostu jakieś chyba jeziorko, co? No właśnie jakoś tak, więc sobie teraz jakoś... Maciek, wyjdziemy, co? Czy jednak nie idziemy stąd, no co? Byku, no ja wychodzę, no ale wiesz, no musisz na mnie poczekać chwilę. No to no, się tak jesteś... lekko pośpiesz, w ogóle teraz podano jesteś widzę. Jak mam się pośpieszyć, byku, ja muszę kopać tego no tak kobla. Kop, być, śmiało, kop tego kobla. Nie przejmuj się w ogóle, czy jest jeszcze noc. Jest tutaj właśnie noc, więc powiem ci, że jest taki tutaj właśnie dość mroczny klimacik. No ale spoczko, wyłaż na górę, byku, spokojnie, nie krępuj się tam w ogóle i że zaraz tutaj właśnie będziesz. A więc ziomeczki serio na osobę, bo to jest bardzo ważne. I dajesz to właśnie byczku, bo ona właśnie tą cegłę kazał wziąć do wioski. I mu ją ofiarować, nie? Więc to już polecimy, to my po prostu włożymy i sobie odejdziemy, okej? Okay? Bo właśnie te owce Abry, które właśnie Abra dał temu gościowi, zniknęły, rozumiesz to? One zniknęły. No nie, no poczekaj, że on ty mówisz, że złożył je w ofierze. Tak, czyli no po prostu ten pan X sobie je wziął jakby, nie? Skoro ich nie ma. Aha, że one, okej, okay, rozumiem. No, dobra, tak, dobra, ale no, super, no i Elvis musi pływać, a ten sobie tam lata, no co, i no, hortujesz teraz ze mnie? Macio. Zobacz, Elvis, to teraz będzie ziom.
No brawo, wow, umiesz latać. Pamiętam, jak się nauczyłeś. No, dalej tylko sobie pływał. Maciasz to lamus, elo. No ta, 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 super. Tak. Dobrze powiedziane. Więc teraz ty gościu poleciłeś sobie właśnie teraz jakoś tędy. I teraz uwaga, uwaga, byczku, skrzynka sobie zaraz wbije. I potrzebuję tabliczki w ogóle, więc ty, ale gdzie mu to trzeba w ogóle składać? Znaczy, Abra właśnie dał je jakoś tam w tym miejscu. Więc teraz pójdę właśnie do domku po jakąś tabliczkę. I mówię po prostu, no w ogóle to jest jakaś tabliczka, ale to jest, widzę, że jakaś inna, czyjaś. Więc pójdźmy teraz właśnie tutaj, wiesz co? Po jakieś właśnie tutaj pójdźmy drewienko, albo już właśnie jakoś tutaj tą wezmę, czemuś by nie. Dobra, więc wiesz co, zróbmy już tak, że damy ją sobie na mojej górze, okej. Okay. I teraz mam sobie tutaj właśnie tabliczkę, to dla ciebie cały panie X, okej, to this wolf, proszę nie bij. O, to jest nawet spoczko, co? Chyba no Elvis, to ja myślę, że to go chwyci za serce i rzeczywiście nie będzie cię bił. Dobra, więc poczekamy, wiesz co, Maciek, skoro już to właśnie już wschodzi słońce, zajęło nam to sporo czasu, jestem tak troszkę ale lekko w nerwach. Ale rzeczywiście, było niebezpiecznie i ja nie wiedziałem, czego można się spodziewać, ale przynajmniej ten blok złota sobie zgarnę. Ej, ty kiedy wziąłeś, stary? Co? Myślałem, że go tam zostawiłeś. Nie, tak się wkurzy. Nie wziąłem. Tak się wkurzy. Nie, ja nic nie wziąłem. Tak się wkurzy. Ale nie no, stary, co ma się wkurzyć? Przecież nie tam. Dobra, wiesz co, to ja idę prasować gwint, nie? Siema, żegnam cię, do widzenia. Siema. A chcesz to złoto? Chcesz to złoto? Wiesz co, wolę się od niego trzymać z daleka, więc trzymaj się, byczku, do widzenia! No to elo! Okej, okay. Elo, więc żebyczki, w tym momencie subujcie kanał, bo jest to bardzo ważne właśnie, aby być na bieżąco z tą całą tutaj właśnie akcją, więc serio, żebyczki, co musi być? Musi być tutaj właśnie jakoś dzwonek strzelony. Uwaga, uwaga, subujcie też właśnie mój drugi kanał, Elvis Maga, więc bardzo polecam codzienne epickie odcinki, macie tutaj właśnie do góry w karcie. I uwaga, uwaga, na sklepiku macie epicki właśnie wzór z Elvisem, więc bardzo polecam, więc żebyczki, dziękuję bardzo, my się widzimy jutro, follujcie na Instagramku, siemaneczko, leczko i yo!